Witam wszystkich w niedzielę wielkanocną. Z tej strony Mateusz, a to jest Taxi Life SCT Driving Simulator. Są święta, ale w tej branży w święta najlepiej pracować. Szansa na większy zarobek, więc i my sobie pojeździmy dzisiaj po mieście. Niedawno wyszedł nowy patch, około 700 mega. Zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy nie, czy naprawili latające samochody, czy trafik działa lepiej. No, okaże się w praniu. Nie przedłużając, odpalam mapę i sobie jakiegoś klienta weźmiemy. Sobie wcześniej wynalazłem takiego. Trudność normalna. I za 530 euro. Bo tu jest jeszcze chłop, ale nie napisane. O, tu jest za 518. Tego nie było. Krótki za 518. A tu jest średni. No to ja poproszę tą panią. Gdzie ona jest w ogóle? Dobra, zaznaczam. Ona mi tutaj podjeżdża. No zobaczymy. Może to jakiś błąd jest. Okej. Z tyłu się zrobił korek. Ale my już sobie ruszamy. Powoli do przodu. Dzisiaj na kierownicy tym razem. Ktoś w patchu napisali, że mieli ją naprawić. Ale czy naprawili? Tak sobie. Ciężko chodzi do teraz. Może ciut jest lepiej, ale lekko chodzi to. O, jak przy postoju to lekko chodzi. Dobra, zielone światełko i jedziemy dookoła ronda. Tu oczywiście się już pogubili. Nie, przecież na rondzie nie trzeba kierunkowskazu w lewo dawać. A nie, z tą kierownicą trzeba się trochę siłować jeszcze. Mniej, bo mniej, ale tak nie powinno być. A mam wszystko na 0% w ustawieniach. Czułość kierownicy. Co to jest światło tak? Co to było? Czerwone i żółte się paliło cały czas jednocześnie. O, o, tu się zmieniło ładnie. Dobra, kierunek i w lewo. Dobra, tutaj też w lewo. 50 metrów do celu. I podjedziemy tutaj pod tą panią i pod tego pana. Czy mogli na tych przerwnikach też zrobić, że wchodzą dwie osoby, a nie tylko jedna? Jest tylko jedna. Nie, jest chłop. Dobra. Jedziemy. Czyli w tych przerwnikach mogliby też zrobić. Jak wchodzą, o, panie. Wchodzą dwie osoby, to dwie osoby, a nie. Bez kierunku? Ale czemu nie mogę wywinąć na rondzie tutaj? Dajcie mi sekundę. O, znowu tu się światła popsuły, jest. A, już się naprawiły. Z jakiej okazji mamy zapierdzielać tu, żeby pojechać tu? Obwiniemy się, zobaczymy, czy nam zapłaci 518 euro. Bo tutaj Łuki chyba w komentarzu napisał, żeby kilometry robić i zobaczyć, czy zadziała, czy nam więcej będą płacić, jak będziemy krążyć po mieście. Tak jak to czasem bywa. Aha, bo my musimy chyba do tunelu wjechać, dlatego tak to jest. No dobra, no to przy okazji i te światła denerwują. A tędy nie dojedziemy? Jak coś, to zawrócę się jeszcze. Nie, chyba trzeba będzie zawrócić jednak. No dobra, ale mamy 518 euro zarobku. Teraz robimy. O, czerwone, żółte. Ale nam punktów nie odejmują za to, więc spokojnie można ruszać. Zawiniemy się jeszcze raz. I kręcimy w lewo. Tunelem chyba tu jeszcze nie jechaliśmy. Obniżę kamerę, o. One. No strasznie długo się czeka na tą zmianę teraz. 70, więc spoko, lecimy.
O, jakiś wypadek mamy po lewo, na mapce zaznaczone. O, patrzcie, już nie wchodzą w bomby. Zatrzymała się, poczekała chwilę. Ciekawe. Gdzie? Co się stało z tą kamerą? Tylko kierunkowska złączyłem. Mamy tu odbić w prawo? No nie, to trzeba będzie się tutaj wtrynić. Na hama. O, przywalił już. Dobry koleś. No ale przywalił w słup. Jeszcze trąbi sam na siebie, debil. Co to było? No, głupek. Dobra, hopki. Dziwnie tu jest porobione, naprawdę. Oni też tak jadą. Dobra, i koło policji 70. Tu kamera jest, to trzeba uważać. No, czerwone, czerwone, czerwone. A, w lewo. O, dziękuję. Bardzo miła pozycja. A ja sobie tego Fernbusa kupiłem. Był w promocji. Za 50 zł chyba. Więc jeszcze tylko dodatek polski i pojedziemy sobie na Fernbusie. Bo jeszcze nie miałem okazji w to zagrać. Czytałem ostatnio, znaczy oglądałem, że właśnie polski dodatek wyszedł. Mamy polskie miasta, więc z chęcią sobie pojeżdżę. I zobaczymy, jak jest zrobiona. No ponad 100 zł, 140 chyba teraz na Steamie to kosztuje. Za tą cenę chciałbym sprawdzić odwzorowanie tych miast. Jedzie lewym pasem ten taryfiarz. Zjedź na prawy, chłopie. Tak jak w Polsce. Jadzie lewym i blokuje. Lewy jest od wyprzedzania, przypominam. A nie od jazdy cały czas. A nie, reaguje na kierunkowskaz smu. Co to za rondo tutaj takie ciasne? O, nie wie gdzie jechać. Mapę sobie kup. To się dowiesz. O, jakiś pucharek sobie pokazał. Nie wiem co to jest. Pierwszy raz widzę ten puchar, taki pucharek. Ale my tu, żeby tu dobrze skręcić teraz. My tutaj chyba, tak? Tak. Tunel czy co to? Autostrada tu na dole. I cyk, nie spojrzeliśmy nawet w lustro, czy coś jedzie. Kamera. O, tutaj nie, tutaj jeszcze właśnie nie jechaliśmy. 2 kilometry do celu. 1,5 kilometra prawie do celu. Nie krzyczą, że za szybko jadę, o co chodzi? Ale coś nie chcą gadać dzisiaj. Ostatnio każdy kurs to mieli coś do powiedzenia. Znowu kierunkowska złączyłem i coś z kamerą trzeba tu szwankować. O, patrzcie, a nie, o, jak wyłączę się. Cyk. Tu jakiś skręt w prawo. Dobra, przestanę zaraz tych kierunkowskazów używać. Jak to tak ma działać? Nie, no fajna dłużka. Tak byśmy wyjechali tutaj chyba z lewej strony, ale czy coś by się stało wtedy?
Naprawiła się kamera. O. Gałęzie w drodze. Chyba ciężarówki nie jeżdżą. Dobra, 120 metrów do celu. O, tutaj na lewą stronę. Co tak dziwnie? Ani to miejsce parkingowe, ani nic. Dobra, czekaj, czy pani podziękuję. Take care. O, YouTube. Podziękowała, chłop został. Dobra, ile nam zapłaciła? Czyli 518. A my zrobiliśmy nadmiarowe kilometry, ale dostaliśmy na piwku 51. Czyli zarobiliśmy 570 euro. Mamy szósty poziom. Cierpliwość klienta 85 na 100. No i a czemu ocena 4 na 5? Przecież nie mieliśmy żadnych zdarzeń, a zaraz zobaczymy szczegóły. Jazda pod prąd gdzieś była. Przekroczenia limitu prędkości. No, przekroczenie to się zgadzam, ale jazda pod prąd. Nie wiem, najbliższe zadanie. Nie, ja sobie sam wybiorę. To najlepiej płatne. Która jest godzina? Stój. Jest 16, a nasz chłop chyba do 18 pracuje. No jestem ciekaw, ile zarabiają nasi kierowcy. Nasz kierowca jeden. Dobra, odpalam mapkę. 342 to za mało. 300, tak z 500, żeby dali zarobić, a nie. Aha, nasz samochód tu 109. To się nie opłaca podjeżdżać nawet po... O, tu już jest 408, ale średni. Dobra, jeszcze popatrzę. O, jest. Tylko, że długi. Długi, zdążymy długi zrobić kurs? Chyba zdążymy. Chyba 600. Chyba, że będzie jakiś jeszcze 500 krótki. Ale tu w okolicy... Nie. Dawać tego. Zatwierdzone. No dobra. Dawaj to. Podrubo Tesli. Spalinowa Tesla. No. Niby jazda pod prąd, przekroczenia prędkości, ale napiwek nam dała dobry kobitka. Bardzo ładnie z jej strony. O, mamy pół baku paliwa, trzeba będzie podjechać. Znaczy jak do garażu podjedziemy i tam można tankować. Nie wiem czemu tak zrobili. Powinno się tylko na stacji móc zatankować. I czerwone. Brum. Poszedł. Co do kierownicy, dalej ciężko chodzi. Już wspominałem, ale przypomnę. Może jakiś twórca też to ogląda. Logitech G29. Dalej twardo chodzi. Za twardo. Nie, to jeszcze nam każą zaparkować. Różowa taksóweczka. Czego trąbisz, baranie? Stoi trąbi. O matko, ale tu sobie zażyczy. Jeszcze idzie mi tu pod koła chłop. Dobra, trzeba zaparkować. Jest kobitka. Hello. Hello. Ty już by rozjechał tu chłopa. Żeśmy tutaj nikogo nie pacnęli. Nie, no tu wymyślili sobie specjalnie, żeby najechać na kogoś chyba. I sru. A nie obwiniemy? O,
Pojedziemy na szago. To jest skrót, długi dystans, to sobie skrócimy trochę. I tak nam płaci tyle samo. Ciekawe, co się stanie, jak paliwo zużyje. Jak to jest tutaj rozwiązane? Co on robi? Będzie mandacik? Nie. No i ładnie zielona fala póki co. 2 kilometry do celu, ale to nie jest tak. Mogliby to inaczej jakoś tego zaznaczyć. Co? Że faktycznie, a nie, że strzałka w lewo 1800 km do celu i tak może być cały czas. Będziemy się kręcić w kółko. Bo nawet na tej mapce nie jest zaznaczone, ile jeszcze mamy dokładnie do celu. Zmniejsza się niby. Ale już nieraz było tak, że się zmniejszało, a potem się zwiększało, bo oddalaliśmy się. Stój, chłopie. Nie. Tak naprawili przechodniów. Się znowu w kółko kręcą. Dobra, dobra, wypas. Tu zielone. A ten test z prawego poszedł na lewy. Potem się dziwić, o, takie dziwne manewry robią. O. Nawet słuchaj, z prawej. No ile lata z prawej na lewo, o, cwaniak. Jakby pojechałby na czerwonym. Na 100%. Się akurat zdążyło zmienić. A grafikę mam nastawioną na wysoko cały czas. Widzę, że jest 60 klatek. Nastawiłem sobie na ultra, spadło do 40. Zostawiłem tak jak jest, czyli na wysoko. No, jedzie i hamuje. Nie wiadomo z jakiego powodu. A tu w prawo. Tak jak ten mały. I cyk, i w lewo. Chyba ze złego pasa pojechaliśmy. Ale to nic. Opek. Chyba do 50 jest tylko, nie? Chyba tak. Nie będę aż tak przekraczał. I co 1100 metrów, tak? Ale może naprawili to? Że jednak się zmniejsza cały czas. I wonder when they'll finish building Sagrada Familia. Odpowiedź. Zainteresowaniem. Nie wiem, albo ignorancja. Yes, it's been a work in progress for many years. Święta są myśmy mieli. They're aiming to complete it on the 100th anniversary of Antoni. A kiedy umarł Antoni? That's a long time. But I bet it will be worth it. To już niedługo. Sagrada Familia is a true masterpiece. It's going to be a sight once it's finished. I know. I love everything about it. Oh, I can't wait to see it in all its glory. Raz będę arogancki, zobaczymy co wtedy. To była interesująca rozmowa. No ale czy też za to jakieś punkty dostaniemy, czy nam odbiorą? No tu ładnie, tu też nie byliśmy chyba. Przy tych palmach. Już nie pamiętam teraz. Klimatycznie. No i 700 metrów. Dystans długi miał być, a
Jeszcze mi się wydaje, że zdążymy jeszcze jeden kurs zrobić. Dobra. A tu w prawo nie można? Nie, tu są jednokierunkowe. O, 30 jest. Tu przy 30 trzeba uważać, bo się człowiek za mocno rozpędzi, to klienci marudzą. I w prawo. O, tu mieliśmy garaż. A, w tym garażu pamiętam byłem ostatnio. Kurde, po krawężnikach jedzie chłop. Ciasne te uliczki tu porobili, ale chyba takie są w rzeczywistości. O, i gacie u góry wiszą i skarpetki. Dobra, 400 metrów. A jednak, patrzcie, licznik idzie do góry. Czyli nie zrobili tego. Myślałem, że to jest zrobione, ale idzie licznik do góry. Czyli jakby się dało, by mogliby poprawić. I realną liczbę kilometrów, czy tam metrów do zakończenia kursów, żeby podawało. Czego trąbisz? I który to trąbi taki mądry? Więc specjalnie tu ludzi koło tych pasów postawili. O, i lata w kółko. Mądre jest. O kurde, jeden guzik. Znowu kamera ucieka. Tam. O, zatrzymał się. No i dobrze. Wezmę tylko. Nie, nie da się. Chciałem tą strzałkę zabrać stąd. Dobra, niech już będzie. Szybko przez hopki. I kręcimy w lewo. O, parkometry jak u mnie w Gdyni. Identyczne. No i dojeżdżamy do celu. Czyli zrobimy jeszcze jeden kurs. Święta są, trzeba zarobić na chleb. O, ładnie, przytulnie. Take care. I no, ty też. Ale trzeba po paliwko podjechać. Albo do... pod garaż. O, jest następny. Długość średniej za 623. Przyjmuję go od razu. Ale 841 zrobiliśmy. Płata 764. Dobra. Dobra. Nie ma co czytać. Jeszcze tylko bonus. O. Brak małych kolizji. To ja nie wiem, jak to działa. Dobra. Przyjmujemy zlecenie, tylko trzeba podjechać. A jest stacja. To zaraz przyjedziemy po tego chłopa. To zatankujemy pierw. Co on tu robi? Obudź się, chłopie. A, my tu w lewo. Ciasno tu po krawężniku przejadę. Będziesz... Dobra, lepiej. Gdzie ta stacja? O, tutaj jest, dobra. Bo umyty to jest. Co? Ale ja chcę zarankować tylko. Dobra. Trudno. Bez sensu. To jest. Albo przecież z klientem jak jedziemy też może się skończyć paliwo. No ale nie jedziemy z klientem. To chyba wypadałoby zatankować przed, tak? Podjęciem
pasażera. Do dupy. Jeszcze tu nie mogę skręcić. Dobra, pojadę naokoło. Albo z niego zrezygnuję, no bo chyba nie dojedziemy na tym paliwie. Co to taki korek? Tam coś jest popsute na pewno. Ja to kończę go, anuluję. I będę taki kawał jechał do niego. Ja sobie wrócę tu na stację. Wrócę tu na stację i pojedziemy tu na skróty go zabierzemy. Bo on tutaj widzę, że jest cały czas do podjęcia. Chyba, że konkurencja mi go zabierze. Zawracamy. Cyk tam na czerwonym. O! Patrzcie, sam mi hamuje. Puściłem gaz i zaczął mi hamować. Dobra. Tankowanie, tankuj do pełna. Tankuj do pełna. ...369. O kurde. Sporo. Dobra, odpalamy światełka włączone i... A tutaj jest... Patrzcie. Strzałka tu w prawo. A co nam znak mówi? A nie. A to mój błąd, przepraszam. To jest zakaz kętu w prawo, jak się jedzie od tej strony. Dobra. A, tam tego chłopa trzeba podjąć. 887, tak to ten. Ale nie będziemy jechać naokoło. Czyli tak jak mówiłem. Gdzie to się skręcało? Tutaj? Zaraz? Ta. Kij, podjedziemy pod prąd. Już trudno. A, tam nie uda się, więc... Dobra, tędy. Taxi driver. Dalej po prąd. Nie, to nie ma sensu tam naokoło latać, bo... Tu sobie tak zrobimy i będzie chłop zadowolony. O, właśnie ten parkomet. Czeka na nas. Hej, 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 hej! Dokąd idziemy, panie kolego? Sobie zobaczę od razu na mapie. Czy tutaj stąd? Tam był korek do świateł? O kurde, aż tutaj. A tu byliśmy koło tego pucharka. Dobra, garaż tutaj będzie. Dobra, jedziemy. Im szybciej, tym lepiej. Która jest godzina? 17. Zaczynamy o 18. Czy wyskoczy nam, ile nasz kierowca piękny zarobił? Dobra, kierunek w prawo.
Czego macie zielone, chłopy? Ja dotykam leciutko hamulca, a on z piskiem opon hamuje. Tak to my nie zajedziemy. Za daleko, nie wiem czemu on stał. Czego mi mrugasz? A, już czekaj, światełka zapalam, tak. Nie, to był chyba błąd jakiejś gry. Tak jak jest błąd, jak włączam kierunkowskaz. Kamera czasem lata. Skacze. Nie lata, tylko skacze. 3 km do celu. A co to jest 3 km? To jest 3 minuty drogi. O, konkurencja jedzie z przodu. Czemu oni tu się zatrzymują? A, przez tych ludzi. Ludzie straszą tych kierowców. Depczę po hamulcach. O, kamera. 50 zwolni. Wrócę jeszcze do tej kierownicy, ja już się przyzwyczaiłem chyba do niej, już przestaje to przeszkadzać powoli. Ale tak coś nie może być. Co to? O! Zmiana twojego kierowcy została zakończona. Zysk 300? Jemu płacimy 300, a on zarabia 300 dniówki? O co tu biega? Wrócimy do tego. W garażu. Jak tak to ma wyglądać, no to coś jest chyba nie tak, prawda? Ale ja muszę zobaczyć na statystyki i wtedy będzie wiadomo. I staje. Czubek. No już mnie wkurzyli tutaj. A wcześniej ten kierowca nas... płaciliśmy mu 400 euro. Tylko ja tam wziąłem, zużyłem osiągnięcie moje tam na coś, że mamy tańszych pracowników. No to, ale co, 300 płacić, a 300 zarobić? To co to jest za sens? Koszt utrzymania, a zysk kierowcy i wychodzi bilans na zero. Gdzie jest? Dziwnie się tu zachowują. Co te poprawki w ogóle tu poprawiałem? Nie czytałem, tam po angielsku napisane, większość nie rozumiem. A nie chciało mi się tłumaczyć. AI były poprawki. Pieszych, kierowców. Ja tu nie widzę zmian. 700 mega. Patrz. I rura. Prawo. No. Tak dziwnie się teraz mam te ludki. Zachowaj ostrożność. Nie działa prawidłowo sygnalizacja świetlna. To już znamy. To niekoniecznie musi być tutaj. Może być z boku. To ja mam zachować ostrożność? To inni powinni zachować ostrożność. O, to tutaj jednak. Tym razem. To na kogo trąbiłem? Rozumiem, teraz ja trąbnąłem. Dobra, na prawo i machniemy zaraz. Ten też. Jakieś manewry, no ale spoko. Dobra, stoi. No dawać, poproszę czerwone. O, ale tu się szybko zmieniam. To tam jakiś też był błąd chyba z tymi światełkami.
tu chyba było 70, jest radar. Dobra, bo ja chcę szybko dojechać. Ile jeszcze mamy tu do celu? Kilometr 400 w linii prostej. Czemu skręca? No kurde. A, być tutaj, jak Need for Speedzie. I się bawić. Człowiek się stara jeździć przepisowe, ale nie może czasami. Nie może. No jechać, jechać, panie, jechać, jechać. Zaraz się ściemni. No ale nie ma też tych wypadków, tak jak były na początku. Ten drugi patch, znaczy pierwszy patch to poprawił. No nie licząc dzisiejszego wypadku, no ale jeden chłop wjechał w słup. W jakąś konstrukcję tam. No to zdarza się, no wypadki się zdarzają. Może był naćpany, bo trąbił wtedy. Któż go tam wie. Na policję trzeba było poczekać. Dobra, 70. Dziwne jest to hamowanie, naprawdę. No masko, ten będzie chciał tu wjechać. A, my też tu. Kurde, nie spojrzałem. A, tym guziczkiem sobie patrzę do tyłu. Dobre, muszę zapamiętać. Chciałem go tutaj, ale nie, zamiast do prawej strony, nie, to on do lewej musiał się przytulić. ...800 metrów, zaraz dojedziemy. Dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek, ale to świąteczne. Do wesołych świąt, taki tytuł. Tak się trochę martwię, bo jak naprawią wszystkie błędy, to nie będzie się jeszcze go tutaj śmiać. Te drzewa tutaj. No mówię, że ciężarówki chyba tutaj nie jeżdżą. Wszystko by było skoszone przecież. Jechać, jechać, jechać. Gol! A, właśnie, tego nie sprawdziłem. Czy oni przychodzą na zielonych, czy... Jedź! Zielone jest, dobra. Niech jej będzie. Wcześniej sobie chodzili na czerwonych światłach też. Ale nie, to by się rzuciło w oczy. Obrzydliwie to wyglądało, to z naprzeciwka. Tu był jakiś ludek, się świecił na mapie, zgasł nagle. Będzie w lewo. Ale to najpierw sobie go wyprzedzimy. No. Dawać zielone. A coś mu kreski spadły, coś ja chyba musiałem tutaj wywinąć. Pod mapką chodzi mi o tą kreskę. Czyli poziom. O! Właśnie w ten słup tu się przywalił przecież ten chłop wtedy. Jak się ten pasek nazywał? Samopoczucia? Nie. Zapomniałem. Może mi się przypomni zaraz. O. Pasek cierpliwości to był, tak.
No przecież ten miał z przodu pierwszeństwo, a ty czego tu kombinujesz? I think I'll take my chances walking next time. O co ci chodzi? O co ci chodzi, chłopie? Co wjechałem? A może o to chodzi z tą jazdą pod prąd? Że wjechałem na pas, zahaczyłem pas do jazdy pod prąd. Jeszcze mi tutaj krzyczy. Stresuje. Święta są, dziadek. O! Zbieramy. Dawać. Jak to zebrać teraz? O jak? Dobra. Nic się nie stało, nic się nie stało. Jedziemy dalej. To tylko zderzak. Chciałem zebrać po prostu. Oj, dobra. I parkujemy tyłem. Znaczy tyłem. Daj mi zaparkować. Goodbye. Bye bye. Zaraz przeczytamy, co on tutaj. A gdzie jest napiwek dla nas? Kurczę, zobaczcie, coraz lepsze te kwoty tutaj mamy. A tu jest długi. Nie, na długi to jest 9. O, napiwek 88. Dawaj mi ten bonus, Błasz. Jestem ciekaw. Nie zatrzymywanie się na czerwonym świetle. Ciekawe kiedy. Nie pamiętam. Jazda pod prąd, no to. To o czym mówiliśmy. Przekroczenie limitu prędkości, tu się zgadzam. Jazda po obszarach wyłączonych z ruchu. Możliwe małe kolizje. No, a kolizja nam weszła na koniec. No ale. Napiwek mamy. Jadę do garażu, jeszcze zobaczymy. Kurczę, będzie za 40 parę minut. Gdzie jest ten garaż? Tu. I rura. Nie ma czasu. Aha, czyli tędy mogę jechać. Już limity prędkości nas nie obowiązują, jak zjeżdżamy do domu. No światełka. Dobra, poczekamy. No, dawajcie, jeszcze to zbierzemy. No, teraz tu nie ma, kurde. Tak za... Te punkty są dziwne. Mniejsza z tym. Powinno być... znaczy, powinno to być inaczej rozwiązane. Z pewnej odległości, a nie, że tu trzeba praktycznie w to wjechać i jeszcze przez pół sekundy się pojawi, że można zebrać to. Dobra, zielone. Ile mam na koncie w ogóle? 5000 prawie, tak? Czego ty chcesz? Z lewego pasa na prawy. Tu w lewo. O, ładnie się nawet auta zatrzymują, chociaż jak robiłem rundkę próbną, to przy naszym zielonym świetle ci z lewej strony na rondzie też potrafili wyskoczyć. Aha, a my tam w prawo. Dobra. No jedź. No i w tym garażu też byliśmy. Myślałem, że ta Barcelona jest większa. Miało być odwzorowane 1 do 1. No ale my tu się przeważnie kręcimy w tych samych lokalizacjach. No co jest? O ja pierdzielę. Tak, trzymaj. Dobra, szybko. Wchodzimy do zarządzania.
Tak, stawka na dzień, patrzcie, 300 euro, tak? 301 nawet. Pracoholik. Miał pracować dłużej, ale mnie tu finanse interesują, tak? O co tu chodzi? Przecież już zarobił. Coś tu jest nie tak, działa to. Wyświetliło nam się przecież, że zarobił chłop 300 euro, czy euro. A stawkę na dzień też ma 300 euro. Bez sensu to jest. Kto to wymyślił i czemu tak jest? Jeśli ktoś tu ogląda, kto wie, o co tu chodzi, prosiłbym o komentarz jakiś mały, bo tak nie może być. Bilans wychodzi na zero. Sprawdzam finanse, tutaj dochód zero, zysk, koszty, nic tu nie ma. A tu już mamy niedzielę, no, a tu sobota się pokazuje. Dobra. Ja już tu więcej nie mam do powiedzenia. Jeszcze tylko zerknę na auta nasze. No to fajne autko. Ile kosztuje, bo już zapomniałem. Cena z zakupu 16 tysięcy, a mam dopiero 5 tysięcy. A mi się ten marzy. Taki bym chciał. Tylko, że nie zarobimy na to, bo kierowcy nie zarabiają nic, praktycznie zero. Dobra, ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, słupka, komentarze. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć! No i wesołych świąt dla wszystkich. Trzymajcie się. Do miłego.